Cześć! Słuchajcie, dzisiaj w moim salonie czekam na Agatę, czyli młodziutką pannę młodą, przyszłą pannę młodą, która zaręczyła się dosłownie 2 miesiące temu, a w przyszłym roku bierze ślub. Czyli szybka akcja. Do tej pory wiem, że już trochę sukienek przymierzyła, ale jeszcze żadnej nie wybrała. Mam nadzieję, że u mnie znajdzie tę swoją wymarzoną i najpiękniejszą. No i ciekawa jestem, z kim mnie dzisiaj odwiedzi. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chodźcie, cześć! Hej, Agata. Bardzo mi miło, że jesteś. Cześć. I Olga. Przyjaciółki? Szwagierka i koleżanka. Ja wiem, że to dotarcie do mnie nie było takie proste. Były kłopoty po drodze, ale cieszę się, że jesteś. Ja też się bardzo cieszę. Ile razy dzwoniłaś, próbując umówić termin? Oj, kilka. Minimum 3 na pewno. Boże, aż mi trochę wstyd. No ale dobrze, że jesteś. Czy wy byłyście z Agatą mierzyć poprzednie suknie? Byłaś, a ty jesteś pierwszy raz? Tak. Czyli tutaj będą świeże emocje, a ty będziesz już miała to doświadczenie, będziesz mogła porównywać i pomagać ci całkiem nieźle. Zobaczymy różnicę. Ja chciałabym zadać ci teraz kilka takich szybkich pytań, które pomogą mi zrozumieć, jakiej sukni ślubnej szukamy. To co, zaczynamy od pytań? Tak. Tak jest. Boho czy glamour? Glamour. Gładka czy zdobiona? Zdobiona. Kryształki czy perły? Kryształki. Sexy czy elegancka? Sexy. Ramionczka czy gorset? Ramionczka. Koronka czy tiul? Tiul. Welon czy tren? Welon. Księżniczka czy rybka? Księżniczka. Śnieżnobiała czy ecru? Śnieżnobiała. Dekolt V czy serduszko? V. Dekolt z przodu czy z tyłu? Z przodu. Już wiemy, jakiej sukienki Agata szuka, to teraz zobaczmy, jakie przymierzy. Czy one będą się wpisywały w to, o czym mówiła? To co, zapraszamy Agatę, nie? Oczywiście. Agato, chodź do nas. No jest błysk. Błyszczy się. Błyszczy się. Tutaj słyszałam takie różne i sroka, i lubię, i musi być dużo, tak, i chce tak. się wyróżniać. No to trochę tego jest. Jest, jest. Mhm. I są i cienkie ramionczka, i... Są cienkie ramionczka, jest błysk, jest tiul, jest welon, jest delikatnie rozszerzana. Chyba wszystko tutaj zostało spełnione. Nie mamy tutaj dekoltu w kształcie literki V, on jest inny. Mhm. Tak, tak. To co chciała. I ale czy to jest to? Jest ładne, ale chyba dół mógłby być jeszcze troszeczkę większy. Tak mi się wydaje. Więcej brokatu chciałaś. Tak, tak, to zdecydowanie. Miało być więcej... Czyli świeci się za mało. Więcej świecenia, tak. Słuchajcie, tutaj tego świecenia jest dużo, ale to jest taka opcja białe na białym. Tak. Czyli nie mamy tutaj żadnych takich zdobień biżuteryjnych, które dużo mocniej rzucają się w oczy. Mhm. Czyli nie mamy tutaj koloru srebrnego, który przyciąga mocno spojrzenia i który bardzo mocno widać. Tylko mamy wszystko w jednym odcieniu. I pomimo tego, że dużo się dzieje, to jest bardziej stonowane. Tak. Mhm. I to nam się nie podoba, rozumiem. No dobra, co ty czujesz? Czego potrzebujesz? Na pewno czegoś innego jednak. Bardziej księżniczka. Mhm. Faktycznie, ta jest troszkę za skromna. Dobra, to lecimy. Kolejna suknia przed nami. Dziękuję. Tak, dziękuję. To lecimy dalej z tym, co my ustaliłyśmy, czyli tak. Szerszy dół, bardziej widoczne zdobienia, czyli srebrny kolor i księżniczka. I bardzo oczywiście. Proszę, Agata w sukni numer 2. Wow. No i tu już jest. No, i tu już jest lepiej. Już się dzieje. Boże. Ale jaki wielki tren. Tu już się dzieje więcej. Tak, opowiadajcie. No jest błysk. Tak. Piękna, piękna. To a propos tego... śnieżna biel czy ekry? Śnieżna biel! Tak, tak. Tak. Jednak lepiej jest w kolorze. Zdecydowanie kolor. Jest fałkę. Piękno. Jest fałka, tak jak chciałaś, są cieniutkie ramionczka, tak jak chciałaś, więc jest wiele rzeczy trafionych. Trochę sobie tutaj robimy żarty, ale jest naprawdę pięknie i ja mam takie poczucie, że właśnie przy tych ciemnych włosach to srebro tu u góry bije. Daje wspaniały efekt, bo to jest bardzo duży kontrast.
No Agato, jak się czujesz? O wiele lepiej w tej. I ten tren w ogóle takich, to jeszcze nawet nie myślałam, żeby mierzyć takie z takim trenem. Bo ty myślałaś bardziej o literce A, nie myślałaś o takiej obfitej księżniczce. Tak. Tu mamy już naprawdę duży dół, który składa się z wielu warstw. Troszkę można ją w cudzysłowie odchudzić, ona nie musi być też, bo taka sukienka już jednak ma swoją wagę. Ten dół nie musi być tak ciężki, możemy pozbyć się części warstw, dzięki czemu ona nadal będzie dużą księżniczką, ale pewnie będzie trochę łatwiejsza poruszaniu się. Natomiast pomimo tego, że ona jest tak duża, przynajmniej jak ja ją mierzyłam, to miałam poczucie, że ona jest bardzo wygodna. Jak ty się w niej czujesz? Jest wygodna. Czuć, że swoje waży, ale naprawdę jest wygodna. Mhm. No ta jest na razie na podium. Tak. Dobrze, ale powiedz mi, tak wiesz, mając na uwadze, w jakich sukniach wcześniej widziałaś Agatę, ta jest okej? Okay? Ta jest okej, okay. Tak. I wielkościowo, i kolorystycznie myślę, że ta najbardziej do tej pory do niej pasuje. Tak, też jestem tego zdania. Ale zobaczcie, kogo się śmieje. Tak, od razu jest błysk. W ogóle przy tych wszystkich, co mierzyłam do tej pory, nie miałam takiego szczerego uśmiechu, że no, ta jest piękna, a tu no. Od razu. No masz. Czuć, nie? Że w ogóle energia, że jest zadowolona. Pani Agatko, a to nie koniec. Ciekawe, co będzie dalej. Chciałabym, żebyś teraz założyła suknię, która też będzie w takim klimacie bajkowym, z którym trochę Agata mi się kojarzy, bo jak na nią patrzycie, ona troszkę wygląda jak taka Śnieżka, nie? Tak. Że ciemne włosy, że jasna karnacja, że taka ogromna delikatność, eteryczność jest w tej urodzie. Więc ta suknia będzie taką odpowiedzią na tą urodę właśnie, ale też będzie się pięknie błyszczała, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zobaczymy, działamy dalej? Działamy. No to czekamy na sukienkę numer 3, bardzo proszę. Suknia inna niż każda wszystkie. Jedna w co drugim salonie. Przepiękna. Jak księżniczka Disneya. Dosłownie. Jeszcze diademik na głowie. Tak. Mam wrażenie, że ona tak podkreśla, że Agata jest po prostu taka młoda. Tak. Drobniutka. Tak. Delikatna. Tak. Cała jest wykonana po prostu z bardzo lekkiej tkaniny, która no, podkreśla tą delikatność w Agacie. Ale nie ma tego uśmiechu. Nie ma tego uśmiechu jak w poprzedniej? No nie wiem. Wydaje mi się, że w tamtej lepiej? W tamtej miałaś większy, szerszy uśmiech, że bardziej. Ale to może takie moje wrażenie. Nie, chyba bliżej do serduszka mi ta jest niż tamta. O, proszę bardzo. A jednak. Może, że zaskoczenie, że tak dobrze i dlatego. Może właśnie. Jest inna. Na pewno, taka wyjątkowa. To, co jest w niej wyjątkowe, to po prostu sposób zdobienia tej tkaniny. Tak. Ona jest zdobiona brokatem w taki bardzo nowoczesny, nieregularny print. Nie są to żadne kwiatuszki, nie są to listeczki, nie mamy tutaj tego florystycznego motywu, który przez wiele sezonów był i nadal jest modny. Oczywiście. Ale to jest coś, co z jednej strony błyszczy, a z drugiej nie przytłacza. I to jest nowoczesne, dlatego pasuje do takiej osoby, jaką jest Agata po prostu. No nieźle, co, księżniczko? Nieźle. No i noga, petardę, ładna noga, tak, pokaż nogę. Petarda. Tak. Dziewczyny, przed nami kolejna suknia, czwarta, tu się dużo dzieje, jest dużo emocji. Bardzo. Więc zróbmy sobie krótką przerwę na kawkę, doenergetyzujemy się i lecimy z kolejną suknią. Jasne. Tadam! Moje drogie, chcę Wam przedstawić Marcina, który jest wicemistrzem świata baristów, nasza duma narodowa. No i oprócz tego, że napijemy się kawki, to ja razem z Marcinem chcieliśmy Wam powiedzieć o nowości, która coraz częściej, na szczęście, pojawia się na weselach, czyli o barach kawowych. Dlaczego to jest, Marcin, takie ważne? Według mnie powinno się zadbać o każdy szczegół na wesela. Podobno to jest najważniejszy dzień w życiu. I już jesteśmy na dobrej drodze do tego, bo dbamy o koktajle, o wino na weselu, o świetną muzykę. O dobre menu, o piękną sukienkę, o pełną personalizację. Zgadza się. Jest jeden ostatni element, który zazwyczaj jest niezadbany i to jest właśnie kawa. Co jest niesamowite, bo tak naprawdę kawę piją wszyscy. W
przeciwieństwie na przykład alkoholu bardzo często. Najgorsze, co może się przydarzyć, to jest po prostu niedobra kawa. A na weselach, a jestem tego świadkiem niejednokrotnie, zazwyczaj woda w bemarku i jakaś taka sypana kawka przerzucona do szklanego pojemniczka, nie? Zgadza się. Czasem są jeszcze ekspresy automatyczne, tak? W których nie ma niczego złego, gdyby na przykład nie to, że jest jeden na 150 osób. Tak, i kolejka, końca nie widać, większa niż pod drinę. Zgadza się. Czy do takiego baru kawowego, gdzie jest serwowana pyszna kawa, nie będzie kolejki? Będzie kolejka. Będzie. Bardzo szybko rozchodzi się informacja po sali, że jest pyszna kawa, że kawa jest od baristy, że to może na pewno smakować. No. Ale jesteśmy w stanie bardzo szybko tą kolejkę też rozładować, bo na przykład zawsze dopasowujemy ilość barów, baristów i ekspresów do wielkości wesela. Dobrze, co pysznego w twojej kawie? Jak robić? Jakie menu nawet? Czy jest menu kawowe? Jest menu kawowe, mamy takie standardowe, serwujemy włoskie klasyki kawowe, espresso, cappuccino, latte, ale możemy też dopasować zawsze menu do preferencji pary młodej albo na przykład do pory roku. No właśnie, czyli latem na przykład możecie zrobić kawy mrożone. Dokładnie. To co, możemy sobie zamówić jakieś kawki? A co to jest? A, to nie napijemy się dzisiaj tej kawy, ja wszystko chcę wiedzieć najpierw. To jest syfon kawowy, moja droga. Takie urządzenie do parzenia kawy, które zostało wymyślone jeszcze 100 lat przed ekspresem ciśnieniowym włoskim. Okay. I je wykorzystujemy na weselach, ale do robienia pokazów z degustacją koktajli kawowych. Na razie kaw, tak jest. To też brzmi interesująco. To jest takie uzupełnienie naszej oferty. Mam pytanko, czy wizualnie inne opcje są niż taki bar? Tak, no to dobre pytanie. Najbardziej. Z tego jesteśmy dumni, bo ten bar został zrobiony z rozebranego 120-letniego młyna. No ale to takie bardziej boho, tak, prawda? Tak, to jest taki nasz boho, rustykalny bar, ale... Agata będzie miała wesele w stylu glamour. Co dla niej? No, świetnie. Mamy bar w stylu glamour, mamy też bar w stylu industrialnym, jeśli ktoś się odważy robić wesele dla odważnych w starej fabryce na przykład. A bar w stylu glamour to jak jest? Lustrzany, ze złotymi elementami. Troszkę nawiązujący do stylu Art Deco, ale mamy też minimalistyczny czarny mat, nowoczesną białą bryłę. Także w tym momencie mamy cztery bary do wyboru, robią się kolejne, więc chcemy się wpasować w każde wnętrze. I to nie jest jedyna rzecz, którą się dopasowujemy, bo można też dobrać dress code baristów. No tak, to też jest ważne. Ja często młodym o tym mówię, żeby na przykład zwrócili uwagę na to, jak będą ubrani kelnerzy w sali, którą wybrałaś, bo czasem jest tak, że na przykład oni są cali ubrani na czarno, a ktoś na swoim weselu no nie wyobraża sobie, że nawet obsługa jest ubrana cała na czarno, więc o to warto zapytać, czy to są same koszule, czy są to kamizelki, czy to jest z muchą, także to sobie sprawdź. No i tutaj też jest taka opcja. Dobra, super. Na co macie ochotę? Ja cappuccino poproszę. Raz cappuccino leci. Może espresso. O! Można wciąż pić kawę? Można. Trzeba. Trzeba? Trzeba. Dobra, czyli jedno espresso. I latte. I kawę latte. To dwa razy. Ale na mleku bez laktozy dla mnie. Mam. To jest też kolejna rzecz, o którą zawsze dbamy, zawsze zabieramy ze sobą mleko bez laktozy, mleko roślinne. Właśnie teraz owsiane bardzo, co jest modne, tak, prawda? Dobra, a na jakiej kawie pracujesz? W Munku mamy świeżo paloną, 100% arabikę z polskiej palarni, z takiego segmentu speciality. Segment speciality to znaczy, że kawa jest z bardzo wysokiej półki, ale nie dlatego, że ktoś sobie tak powiedział w dziale marketingu dużej korporacji. No. Tylko dlatego, że kawa dostała minimum 80 na 100 punktów od takiego międzynarodowego certyfikowanego kawowego sędziego. I takich kaw zbiera się co roku na świecie tylko mniej więcej 8%. To jest takie creme de la creme kawowe. Czyli możemy powiedzieć, że słabą kawą można popsuć wesele? Zdecydowanie. Ale lepiej tego nie robić. Zdecydowanie. Często mi się zdarzało być na weselu i nie pić kawy. Nie dlatego, że nie miałem ochoty, tylko że była ohydna. Okej, okay. I właśnie ty do takich sytuacji nie dopuszczasz. Zdecydowanie. No tak dobra, jest. To zapraszamy do dzieła, moi drogi. Czyli teraz to będzie pysznie i dosyć szybko. Włączaj stoper. Dobra. Tik! Cudownie, a rozumiem, że jak wy przyjeżdżacie, to całą porcelanę macie swoją. Wszystko mamy ze sobą, tak jest. A to jest ciepłe? Podgrzane filiżany czy dziewczyny nawet. A która czyja? Ta jest bez laktozy. Dobrze. Cappuccino i latte. Pachnie? Dobrze, nie? Bosko. Próbujemy. I teraz będziemy miały wszystkie takie mleczne wąsy. Dobra.
i espresso pyszna, dla ciebie, Magda. Pyszna. Pyszna. A ty, kochana, espresso zamówiłaś sobie. Proszę bardzo. Mam wąsy? Nie, zlizałam. A ty sobie też coś zrobiłeś? Tak, napiję się z wami. No to dobrze, cheers! Kawkowy cheers. No i wspaniale. I wyobraźcie sobie taki przerywnik podczas wesela. Mm. Bardzo miły. Ale tu by ploteczki szły na weselu. Oj, tak. Człowiek chociaż do rana by trzyma na weselu po takiej kawie. No właśnie, takie espresso to też jest takie bardzo ożywiające, prawda? Dodaje bardzo energii dalej do zabawy. Przydaje się o 23:00 wielu gościom. A jako trzeciej wchodzi jak złe. No dobra, moje drogie, to co? My sobie pijemy kawkę i potem mierzymy dalej sukieneczki, nie? Tak. Tak, ale mamy boski plan na dziś. Hmm. No to po przerwie zaczniemy sobie na grubo, że tak powiem. Ponieważ poprzednia suknia bardzo się Agacie spodobała, ta lekkość, ta nowoczesność, to ja się chwytam słowa nowoczesność i pokazuję Wam Agatę w takiej odsłonie, której na pewno w żadnym salonie nie było i nikt się tego nie spodziewał i Agata pewnie też nie. No ale jestem ciekawa, czy Wam się to spodoba. Jest nowocześnie. O jest, dzieje się. Ojejku. Dzieje się. Matko! No jest na czym oko zawiesić, naprawdę. Nie wiadomo, gdzie się patrzeć. Czy dół, czy góra? Ojejku, jak pięknie. Podoba. Ale całkiem co innego niż planowała, niż zamierzała. A to tak. A to tak. No i co ty sobie myślisz, kwiatuszku? No przepiękna jest, no. Nie spodziewałam się, że... Tak, nie spodziewałam się, że aż takie wow. Czyli wyobrażasz sobie siebie w takiej sukni na ślubie? Wyobrażam. Uniosłabym to spokojnie. Więc jak ja lubię tą odwagę młodych kobiet. No dobra, moje drogie, padła bomba do piwnicy. Ale ja mam jeszcze jedną propozycję. Ostatnią, zupełnie inną od tej, ale bardzo mocno odpowiadającą temu, co mówiłaś na samym początku o swojej sukni. Jaki ma mieć dekolt, jaki ma mieć kolor. I ona może być takim spełnieniem tego, z czym tu do nas przyszłaś, ale z czym wyjdziesz, to może być zupełnie inna kwestia. Ale zobaczmy, jeszcze jedna propozycja. Oh, we just kids, trying hard to fix things and make us stick. Shit, it makes me sick, how simple it is. Watching it happen. No, no, no. Jest pięknie. Tak. To jest wszystko to, o czym Agata mówiła od dłuższego czasu. I ramionczka, i błysk. No. Zaskoczyłam cię na końcu. A już myślałaś, że po ostatniej cię niczym nie zaskoczę, tak, prawda? Tak, tak, tak. No właśnie, i wtedy wchodzę ja cała na czarno. Wygląda leciutko, świeżo. Tak, zwiewnie. Pewnie jest bardzo wygodna. Tak, tak, to na pewno. Czy wizyta u mnie przyprawia o ból głowy? Jak najbardziej. Czyli teraz będzie ciężko, bo nagle myśli. Jest w czym wybierać. Jest. Mm-hmm. Nie jest to tylko jeden taki model, który jest gdzieś tam w głowie każdej chyba panny młodej, tej wizji swojej, ale jednak tu jest tyle tych propozycji różnych, że każda można zamieszać, można. Ja chciałabym, żebyś tym swoim wyborem nas zaskoczyła. Nie mów nam, którą wybierasz przed wielkim finałem, okej? Okay? Okej. Okay. A chcesz, żeby dziewczyny ci podpowiedziały, na którą one by postawiły? Niech podpowiedzą. Dobra, no to podpowiadajcie. Pamiętacie od 1 do 5, jak to wyglądało? Druga miała coś w sobie. Jednak ten kolor, jednak ten błysk i ten ogromny tren. Czwarta miała też coś w sobie takiego, którego... Ale i piątej nie można nic odmówić. Ale no nie mów, że trójka ci się nie podobała. Trójka mi się podobała, ale jednak chyba... I tamte bardziej. Dobra. Tak. 2, 4, 5. Super podpowiedź. Proszę, że musisz wybrać jedną. Jak no, czujesz? Mnie urzekła trójeczka. Trójeczka? Tak. O, widzisz. Czyli 2, 3, 4, 5. Co godzinę mogę zmieniać. Dokładnie. A dowiemy się w wielkim finale, która skradła twoje serce.
to jest czas na metamorfozę i ja przyjdę do Ciebie na tą metamorfozę, bo mam ważny temat, który należy poruszyć przed ślubem, zwłaszcza, że mamy do niego już tak mało czasu. Okej. Okej, do zobaczenia zaraz. Do zobaczenia. Agato, ponieważ Ty na szybko, możemy powiedzieć, będziesz organizowała cały swój ślub, to są pewne tematy, którymi musisz zająć się w pierwszej kolejności. Oczywiście wybór sali, to już masz za sobą i to jest najważniejsze. Teraz ważna kwestia, zaklepanie dobrego zespołu muzycznego, bo oni też mają niezłe terminy. Tak. Ale pierwszy Twój kontakt tak naprawdę z gośćmi weselnymi odbędzie się poprzez wysyłanie im zaproszeń. Więc teraz kwestia wyboru papeterii ślubnej całej, nie tylko zaproszeń, to temat, który za moment dosłownie stanie Ci się bliski. Ja chciałam Ci pokazać tutaj nowości, które są od Empik Photo. On słynie z stworzenia różnych pamiątek na bazie zdjęć. Natomiast teraz otworzyli zupełnie nowy dział, który jest skierowany do par młodych. W swojej ofercie mają całą papeterię ślubną. Czyli zaczynamy od zaproszenia, nawet wcześniej może być save the date, poprzez numery stołów, poprzez księgi gości, poprzez podziękowania, menu, rozstawienie stołów, podziękowania dla rodziców. No jakby tych elementów, nad którymi za moment będziesz musiała się skupić, jest całkiem sporo. Ważne jest to, żeby już to zaproszenie sugerowało gościom, jak ta impreza będzie wyglądać. Więc Ty postawiłaś na styl glamour, więc przypuszczam, że cała papeteria też będzie przez Ciebie wybierana w takim stylu. Tak. Mogą to być również Wasze zdjęcia i teraz możesz skorzystać z gotowych jakby takich szablonów, albo możesz całą papeterię stworzyć absolutnie swoją. To, co jest fajne, to to, że oni mają taki edytor, w którym bardzo szybko i łatwo tworzy się ten swój projekt i dosłownie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. No i też akurat w Empik Photo masz niedługie terminy oczekiwania na realizację zamówienia, więc to jest ważne. No i też to wszystko jest w bardzo rozsądnych pieniądzach. To co, przyjrzymy się, powiesz mi mniej więcej w ogóle o czym myślałaś. Czy jest tutaj coś, co by odpowiadało Twojej wizji stylu glamour? Tak, bardzo mi się podoba połączenie złota na pewno. Z różem? Tak. Dobra, co Twój narzeczony na tę drużbę powiedział? Myślę, że byłabym w stanie go przekonać. Przekonać. Kochany chłopak, czy znasz po prostu sposoby, tak? Tak. Dobrze, dobrze, super. Myślałaś o zastosowaniu na przykład zdjęcia waszego jakiegoś, czy nie? Tak, jest to fajna opcja. Fajna, nie? Tak. Też to się podoba. O czym myślałaś z papeterii, co będzie Tobie potrzebne? Zastanawiałaś się już nad tym? No, oprócz zaproszeń. Tak. To na pewno lista gości. Mhm. Usadzenie. Mhm, czyli taka w ogóle duża tablica. Tak, tak, tak. Mhm. I numerki. Numerki na stoły. A myślałaś o takiej księdze gości, żeby wszyscy się wpisywali, zostawiali życzenia? Też. I teraz bardzo modna rzecz, to są podziękowania i dla gości, czyli tutaj jest na przykład taki pomysł na ciasteczko z fajną naklejką, magnes, ale też może to być w formie po prostu takiego większego podziękowania, ale to już raczej dla rodziców, dla osób, które też pomagały na przykład w organizacji. Ładnie jest to przygotowane, można to sobie powiesić, popatrzeć na to. Więc myślę, że jak rodzice dostają coś takiego od dzieci, to jest im bardzo, bardzo miło. Miło, no właśnie. No dobrze, a na stoliki myślałaś o postawieniu czegoś takiego papierowego, czy raczej ramkach? Raczej ramki. Mm-hmm. Słuchaj, zamawiając akurat tutaj na przykład zaproszenia, masz taki plus, że nie ma takiego na przykład minimum, że nie mniej niż tam 10 sztuk, więc jeżeli popełnisz jakiś błąd, jakąś literówkę, jakieś zaproszenie się zepsuje, to możesz nawet pojedynczą sztukę sobie domówić, więc to jest jakby bardzo wygodne i to jest takie fajne wyjście do młodych bez takiego naciągania. Wiesz o co chodzi? Wiem, wiem. No właśnie. No dobrze, czyli róż ze złotem to jest Twój kierunek. Tak. Ciekawa jestem, czy róż ze złotem to będzie też Twój kierunek w makijażu. Zobaczymy. Zobaczymy! No właśnie, to co, idziemy w tym kierunku? Tak. No to zapraszam, chodź. Moi drogie, jak myślicie, w której sukni zaraz zobaczymy Agatę w tym finale? Ciężko stwierdzić. Każda była piękna, każda była wyjątkowa. No zobaczymy, co wybierze. Czyli nic nie obstawiasz? Nie. Okej. Ja myślę, że jednak postawiła na błysk. Czyli na którą? Tam się kilka błyszczało. No kilka się błyszczało, myślę, że to jednak ta trójka z tym brokatem to zrobiła swoje. No to zobaczmy. Oczekiwania versus rzeczywistość. Agato, zapraszam.
nie płacz. Ojej, nie płacz. Pięknie. O Jezu. Ojejku. Podoba ci się? O matka. Już możesz ruszać do kościoła. No właśnie, dzwońcie po... Po młodego. Tak, po młodego. Idziemy do kościoła. Pięknie. Ja już nie chcę za rok, ja chcę teraz. Jeszcze szybciej niż to było w planach. O Jezu. Nie płacz. No przepięknie. Sama. Tak, bo ty zgadłaś, bo tak jak zakładałaś, tak jak oczekiwałaś. Pięknie. No musi się świecić, musi się świecić. Sroka musi być. Jest, ale to jest sroka w najlepszym wydaniu. No jak wam się podoba? Jeszcze chyba nigdy jej takiej nie widziałyście. Co? Takiej to nie. W takim wydaniu na pewno nie. Tak. Jak nie ja? Pięknie. Jak się czujesz jako panna młoda? Super. No dobrze, moja droga, ja ci bardzo gratuluję tego wyboru. Przepiękna suknia, nowa kolekcja, skradniesz show na pewno. Możecie się trochę jeszcze tutaj pocieszyć, potulić, a ja wam powiem, że jeżeli macie ochotę przeżyć podobną przygodę co Agata i bliskie jej koleżanki, to zapraszam do siebie, do Concept Store na ulicę Chocińską 16. Tutaj spełniamy marzenia. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.